Sprawa Teatru Collegium Nobilium ciągnie się za mną od dość wczesnego dzieciństwa. Chodziłem tutaj obok do szkoły muzycznej podstawowej przy ulicy Miodowej. Przed szkołą mieliśmy fantastyczne boisko do gry w piłkę. Uwielbialiśmy to boisko. No niestety w połowie lat 80. na to nasze właśnie ukochane boisko wjechały buldożery, kompletnie nam to boisko zniszczyły, zryły, rozkopały. Wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze z jakiego powodu. No, okazało się, że rusza budowa Teatru Collegium Nobilium. Nie miałem wtedy świadomości, że moje losy splotą się kiedyś znów z Teatrem Collegium Nobilium, a było to w roku 99, kilkanaście lat później. Dostąpiłem zaszczytu wzięcia udziału w otwarciu tego miejsca. A wyglądało to w ten sposób, że rektor Jan Englert zaproponował taką sztafetę pokoleń, mianowicie wielką improwizację. Mówili najwięksi mistrzowie z polskiej sceny. Zaczynał Gustaw Holubek. Samotność. Cóż po ludziach, tym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek, co z mojej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. Kolejną część mówił Zbigniew Zapasiewicz. Potrzeba mi lotu. Wylecę z planety gwiazd powrotu. Tam dojdę, gdzie graniczą stwórca i natura. I mam, nie mam, nie mam. Tych skrzydeł dwoje wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę. Lewy, bo przeszłość, prawy, bo przyszłość uderzę. I dojdę po promieniach uczucia do ciebie. I zajrzę w uczucia twoje. Lecz jestem człowiek. Tam na ziemi ciało. Kochałem tam. W ojczyźnie serce me zostało. Po nim właśnie rektor Jan Englert. Daj mi rząd. Tak gardzę tą martwą budową, którą gmin światem zowie i przywykł ją chwalić, że mnie próbował dotąd, czyli moje słowo nie mogłoby jej wynet zwalić. Lecz czuję w sobie, że gdybym swą wolę ścisnął, natężył i razem świecił, może bym 100 gwiazd zgrać, a drugie 100 wznieć. Bo jestem nieśmiertelny. Stworzenia kole są inni, nieśmiertelni. Wyższych nie spotkałem. Następnie Michał Żebrowski, a mnie w udziale przypadł fragment końcowy, czyli ja mówiłem finał wielkiej improwizacji. Jeśli mnie zgadł, odpowiedz! Milczysz. Ja nie kłamię. Milczysz i ufasz, że masz silne ramię? Wiedz, że uczucie spali, czego myśl nie złamie. Widzisz to moje ognisko, uczucie? Zbieram je, ściskam, by mocniej pałało. Wbijam w żelazne woli mej okucie, jak nabój w burzące działo. Odezwij się! Strzelę przeciw twojej naturze. Jeśli jej w gruzy nie zburzę. To wstrząsnę całym państw twoich obszarem. Powystrzelę głos.
całe obręby stworzenia. Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia, krzyknę, żeś ty nie ojcem świata, ale... Właściwie miałem takie poczucie, jakbym znalazł się na, nie wiem, stadionie Santiago Bernabeu, wystawiony w ataku Realu Madryt i mógł obserwować przez 90 minut, jak prowadzą piłkę najwięksi zawodnicy globu, a ja w tym czasie właściwie stałem na linii bramkowej i w ostatniej minucie dostawałem podanie i po prostu przykładałem nogę i padał gol. No, niesamowite przeżycie, ogromne nerwy. No niemniej jest to jedno z moich najpiękniejszych, najwspanialszych wspomnień w ogóle teatralnych, jakie mam chyba do tej pory. Grzegorz Małecki, Akademię Teatralną skończyłem w roku 2000. Kochani studenci, pewnie nikt wam tego jeszcze nie powiedział, że wybraliście sobie jeden z najtrudniejszych i najmniej wdzięcznych zawodów na kuli ziemskiej. Życzę wam dużo siły, dużo wytrwałości i naprawdę wielkich, wielkich karier i hartu ducha najlepszego.